On mnie obserwował w internecie od wielu, wielu miesięcy. Później, że tak powiem, już znalazł ten pomysł na to, jak do mnie zagadać. No dobra, i to stopujemy. Napisał na Instagramie, gdzie masz tam, wiesz, kilkanaście tysięcy obserwatorów. Napisał i go odrzuciłam. No, serio. Później napisał w inny sposób znalazł jakby pomysł na kontakt ze mną. I dwa miesiące ja próbowałam ten kontakt urwać i tak naprawdę, wiesz, ja nie chciałam bardzo. Jakby zapierałam się rękoma, nogami, bo też powiem ci szczerze, bałam się osoby z branży biznesu, bo mam jakieś tam swoje doświadczenia, które nie były najlepsze i chciałam jakby innego troszkę, jakby nie do końca jakby osoby z biznesu, tak? W ten sposób. A tu się okazało, że znowu po prostu coś podobnego i tak dalej. Więc ja się tego zapierałam po prostu rękami, nogami. On nie odpuszczał. I też tym swoim nieodpuszczaniem, tak naprawdę tym, że był tak bardzo mu zależało i robił różne rzeczy. No właśnie, robił dużo rzeczy, zależało mu. Nie pomyślałaś wtedy, że psychofan? Nie, bo to nie było, tylko tam nie było czegoś psychicznego złego, tylko to było bardzo pozytywne i takie opiekuńcze, takie dojrzałe, męskie. To było super i to mnie w pewnym momencie po prostu, wiesz, uwiodło. A pierwsza randka gdzie była? Nie wiem, jak to nazwać, wiesz, randką, bo tak naprawdę spotkaliśmy się. Ja no cześć, wiesz, jakby tam rozmawialiśmy o innych tematach, nie do końca od razu o spotkaniu takiej randce. Randka to tak naprawdę się zaczęła mówić jakieś dwa miesiące później. I jedna, jeśli mogę powiedzieć o jakiejś randce, gdzie ja już do tego podchodziłam, dobra, spróbuję, no to zabrał mnie na piknik do Łazienek Królewskich. Czyli można was było zobaczyć. Ale nikt nie zobaczył. Nikt nie zobaczył.